Dobra, siemanko widzowie, odcinek 6, Tibitka niespodzianka week. Rozdajemy po raz kolejny koszuleczkę, poprzedni zwycięzca się nie zgłosił po wygraną. To jest jedna z koszulek. Lecznie. Będzie dla kogoś z was, ale zrobimy to po całym openingu. W skrócie openingu, 115 worków, 114. 115 napisałem po 14. Po 15 worków. Trochę bossów było zrobionych, ale nie robiłem tylko raz goldy i grave'y. Tak to głównie finały i mini węgoty były codziennie robione, więc jakaś szansa na złoto raczej jest. Większa niż chyba w poprzednich tygodniach. Ile da to profitu, ile zarobimy, nie wiem. Liczę, że uda się poprawić wynik z poprzedniego tygodnia, bo był najgorszy. Więc co? No nie ma co przedłużać i zaczynamy opening, a tak jak mówię, po openingu rozlosujemy sobie tą koszuleczkę. O! Jest pierwszy fiolecik! Pizof Tymira Sensor, 150k. Dobre i to! W końcu jakiś uśmiech losu. Ostatnia mi została. Nie, jeszcze jeden worek. Złoto! Fiery tir! Ja pierdzielę. Nie. Najgorszy item z magmy, jeżeli chodzi o złota. To jest jeden kakaraptem, nie? Dobra, no dobra i to. No jest złoto na openingu, chociaż jedno. O! I fiolecik! Od razu. Znowu te sensorki. 150 kaka. Patrzcie, zielony diament do tego 50k. To z tej Timiry to mi z 300k poleciało. Nic nie pominąłem. Jest! Drugie złoto! Fiery tir znowu, nie! Kupkę zrobię. Nie no, jeden kaka, znowu złoto, serio? O, jest 11 kaka już w ogóle profitu. Fiolecik, Spectral's Club of Cloth. Nie jestem pewny, czy to jest tyle warte. Może być, to jest na monta. Teraz, spinało. Wow! Złoto! Staweczka ode mnie, widzowie. Jak widzieliście, w tygodniu jeszcze z bossa WZ1 lotnąłem Decorative Ribbon i po prostu go nie sprzedałem, to złoto potraktowałem jako
item dla mnie. Złapałem sobie monta, więc to złoto nie jest uwzględnione. Widziałem po prostu, jaki to jest item, ponieważ z bossów WZ1 trzeba wyjąć item od razu, bo to nie jest boss workowy. Więc kolejne złotko w tym tygodniu możemy dopisać. Nie wiem po prostu, ile warte. Myślę, że na pewno powyżej banieczki. Cztery ostatnie worki. Fimira. Nic. Carlet. Nic. I zostały dwa ostatnie woreczki. Jeden to jest Ulu, co przed chwilą robiłem z indeksem. A tamten to nie mam pojęcia. A, to jest ten. Sand King zboostowany. I bez złota. A z Ulu nawet złoto nie leci, więc nie będzie trzeciego złota. Ale zaraz sobie zrobimy tutaj krótkie podsumowanie. I lecimy z losowaniem. I ostatni Ulu, żeby była formalność. O, Royal Star. I zobaczmy, jak to wygląda na liczbach, widzowie. 11800. Czyli wpisujemy sobie 11,5 kaka profitu, żeby zaokrąglam zawsze do dołu. 2 złota. Po 1 kaka, 11,5 kaka. No, pobiłem poprzednie 2 tygodnie, chociaż tyle dobrego. A teraz przechodzimy do tego, co widzowie lubią najbardziej. Czyli koszuleczka z wybranym przez siebie wzorem, rozmiarem. Wszystko sobie wybierzesz sam. Tu mam taką stroneczkę, już wam pokazuję. Nazywa się YouTube Random Comment Picker. Wchodzimy sobie na mój film, Tybiska Niespodzianka Week 5. Kopiujemy sobie tego linka, żeby nie było. I wklejamy sobie tutaj. Patrzymy sobie jakieś ad comment replies. Nie, ekstra też nie. Go random names, ok. Rozwiąż kapcze i pobierz teraz komentarze z YouTube'a. 21 komentarzy jest, sprawdzamy pod filmem. 21 komentarzy, tak? 21 komentarzy, zgadza się. No i z tego losujemy pierwszą osobę, bo ostatnio robiłem próbny plus losowanie, teraz bez próbnego, żeby nie było. Więc uwaga, losujemy. Zwycięzcą jest antyperspirant, Day, mam chorą córkę. Więc wchodzimy teraz tutaj, sprawdzamy, czy na pewno tutaj był komentarz. Jest! Jest antyperspirant, jest! Coś mi się zbugowało, patrzcie, jest! Dobra. Serduszko. Gratuluję. Wygrałeś. Koszulkę poproszę o twój Discord, tak? W celu ustalenia. Jaki rozmiar? Gdzie wysłać? I który wzór? Pozdrawiam serdecznie. Odpowiedz. No i słuchajcie, widzowie. Więc to by było chyba na tyle w tym openingu. Wyłączmy sobie tą scenę. I umawiamy się tak. Jeżeli pod tym filmem, który dodam teraz, czyli Tibijska Niespodzianka Week 6, uzbieramy 30 łapek do góry, to w następnym odcinku rozdam coś fajniejszego. Bo kubeczek tibijski, z którego można sobie pić kawusie. Kubeczek będzie zrobiony też przeze mnie. Umówimy się tak, że na tym kubeczku może być twój screen z tibijski, albo twój nick tibijski. Podasz mi, co tam będziesz chciał związanego z Tibią i to będzie się na kubeczku. Ja to zaprojektuję, zrobię ci ten kubek i wyślę ci z dostawą do domu. Ale pod tym odcinkiem musi być 30 łap w górę. I co? I to by było na tyle. Kończymy ten odcineczek i widzimy się za tydzień na Tibijska Niespodzianka Week numer 7. Piąteczka.